Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj była w końcu pierwszy raz taka fajna pogoda do treningu pola. Co prawda jeszcze na tych polach jest mokro, no ale dzisiaj potrenowaliśmy. Pierwszy taki trening faktycznie z przygotowania do derbów, czy tam skuszek w loch. Te psy mam młode, nie wiedzą jak. Jeszcze nie wiedzą, nie mają tego systemu, to wszystko będzie trenowane, no ale pokażę wam jak to wygląda na początku. Co jeszcze? No, jeżeli chodzi o to okładanie tego pola, to pamiętajcie, że to są dopiero, to są szczeniaki wszystko. Hiki ma, nie wiem, 8 miesięcy, Jackie 11 czy 12, Bako tak samo. Więc to są takie tak naprawdę pierwsze podrygi do tego. Faktycznie, no, te psy miały okazję pracować, ale na nieużytkach. I to wcale nie, jest dobre i niedobre, ale dzisiaj potrenowaliśmy na rzepaku. Więc jest to różnica. Tego psa jednak trzeba nauczyć biegać po każdym rodzaju pola, szczególnie mówię na Czechach, gdzie puszczają na przykład młode psy w lucernę, czy nie wiem, rzepak, buraki. Ten pies się jednak musi nauczyć tam wystawiać, tak? Te psy widziałem, miały problem, było mnóstwo przejść saren, Hiki się zatrzymywał, Jackie próbował chodzić dołem. Więc no, rozkojarzenie, ale tak jak mówię, to jest pierwszy trening. Nie mam w sumie im nic do zarzucenia. Fajnie, bo wszystkie skończyły się tymi stójkami tak jakbym to chciał. To pole. Ja nie pozwalam młodym psom płoszyć. Raczej dochodzę do nich i zapinam je na smycz. Nie zawsze, ale w większości. Zobaczę, z którym faktycznie tak naprawdę po tych konkursach zostawię i będę jeździł, ale mówię, na razie na derby z Olms idą wszystkie, czy na skuszki w loch i jesienne skuszki, a później będę myślał o tym. Co więcej, no zobaczcie sobie jak to wygląda. Tak jak mówię, to nie są trialery w polu, to mają być psy wszechstronne, tak, one już praktycznie wszystkie aportują. Hiki jeszcze nie nosi dobrze, ale to już te pióro zaczął, tak? Jeszcze dojdzie zając, królik i lis, więc jeszcze trochę czasu mu daje. Co więcej? No zobaczcie sobie jak to wygląda. Jeżeli macie jakieś pytania, tak jak mówię, to są przygotowania dopiero do derbów, które będą gdzieś na początku kwietnia albo końcówka marca, więc jeszcze mamy 2 miesiące. Ja staram się trenować to pole 3 razy w tygodniu do 4, zależy ile mam czasu, ale tak naprawdę jak pogoda pozwoli, to będę się starał być codziennie z tymi psami w tym polu. Co więcej, no co? Nie pozwalam im gonić niczego. Ja nie jadę na żadne VJP, gdzie pies musi iść po śladzie, po świeżym tropie. Ja no nie mam szorstka. Nie mam szorstka młodego na te konkursy, testy. Co więcej, jeszcze faktycznie, no, tak jak mówię, zobaczycie, że ten pies na każdym polu inaczej biega, inaczej szuka, inny ma styl i tak dalej. To są młode psy, więc tutaj nie mamy co porównywać, ale zobaczcie na swoich starszych psach, że inaczej ten pies będzie biegał po łące, inaczej po nie wiem, po rzepaku, inaczej po burakach, inaczej po nieużytku, więc w każdym, po prostu z każdym tym psem musimy trenować w różnych miejscach, jeżeli oczywiście chcemy ich gdzieś jeździć, tak? Nieużytki są dobre i niedobre do pracy młodego wyżła. No jeżeli jedziemy na te testy za granicę, najczęściej one się odbywają właśnie na takich polach, więc
No musi ten pies być nauczony nie tyle co biegania po tym, to też, ale nie tyle co biegania, tylko on musi się nauczyć wystawiać w tym zwierzynę. To jest bardzo ciekawe, bo często psy, nie mając okazji na przykład biegania po rzepaku albo po burakach, nie miały takiej okazji, nie są tego nauczone, po prostu nie znają, dla nich jest to nowe. I zaczyna ten pies nam tam fiziować. Źle wystawia, źle łapie wiatr, tak? Nie potrafi tego dobrze znaleźć, więc starajcie się to z tym psem trenować na takich różnych polach, tak? Te wystawianie przede wszystkim, no ale i też ten system, okładanie tego pola i tak dalej. Więc zapraszam Was dalej do oglądania i cześć, dasz bur! Tam dalej. Tak, dobry, dalej. Rzeki, rzeki, tam dalej. Szukaj, szukaj, szukaj. Brawo! Super! Rzeki, rzeki! Tam dalej szukaj. Tak jest. Super. Tuj. Stój. Stój. Pięknie, świetnie. Siki, siad.
Bierz do przodu. Bierz, bierz, szukaj, szukaj, szukaj. Dalej, bierz, Hikuś. Szukaj, szukaj. Tak jest. Tak, dobry się, tam dalej. Pięknie. Dalej, szukaj. Kiki, dalej. Dalej, szukaj, szukaj dalej. Hej, dalej, dalej. Dalej, szukaj. Brawo. Fe, to jest. Dalej, bierz. Dalej. Kiki. Dalej tam. Tak jest, brawo. Dalej, fe. Szukaj, szukaj, szukaj. Hiki. Tam. Tak jest. Dobry pies. Tam dalej. Brawo. Pięknie. Dalej szukaj, dalej, dalej. Dalej szukaj, 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 szukaj.
Poszukaj, poszukaj. Stój. Świetnie. Super. Brawo. Stój. Super. Świetnie, Hiki. Dalej. Pomału. Dalej. Chodź. Tak jest. Brawo. Stój. Świetnie. Super. Brawo. Świetnie. Dalej, dalej.